No tak, no dużo czasu, jeden rok nie wygraliśmy dwa razy, wiesz. Co powiedzieć, no zaczynaliśmy dobrze mecz, na początku ta czerwona kartka, później strzeliliśmy tą pierwszą bramkę i myślę, że po tej pierwszej bramce dalej wszystko było w naszych nogach i do końca normalnie prowadziliśmy ten mecz i na końcu wygrali. No, nowy trener, tak, chce, że gramy piłkę i bez żadnej presji. Mówi, że mamy umiejętności, że musimy wierzyć w swoje umiejętności i musimy to pokazywać na boisku. Bez żadnej presji i mówił, jak wszyscy będziemy robili to, co on chce, da wynik przyjdzie. No. I ostatnich dwóch meczów wygraliśmy i teraz idziemy tylko do przodu. No, matematycznie jeszcze wszystko otwarto, ale idziemy kolejko po kolejku, zobaczymy, co będzie. Piłki nożne, wszystko możliwe. Dlaczego też Wisła nie awansowała w pierwszą ósemkę. Ale najważniejsze, że zaczynaliśmy wygrywać. No. Mieliśmy trudną sytuację, dużo meczów nie wygraliśmy, a teraz dwa mecze, 6 punktów i mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dobrze, no, Rafa dobry zawodnik, ma duże umiejętności i nie jest trudno grać z zawodnikiem tak, jak jest Rafa. Ja osobno dobrze się czułem, no, nie mogę mówić dla wszystkich zawodników, ale myślę, że dobrze oglądamy teraz na boisku, ale teraz mamy tą przerwę i to tyle, ile nam brakuje teraz, myślę, że w tej przerwie jeszcze trochę popracujemy i będzie jeszcze lepiej. Tylko.